Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Miało być pozytywnie, a tu taki pomysł powstał, żeby nagrać o podatkach. No ale nic, trzeba to wziąć na klatę. Dzisiaj chciałbym Ci wyjaśnić, co według aktualnej wersji planów naszego rządu będziemy mieć do czynienia w świecie kryptowalut od początku 2019 roku, czyli jak to wszystko będzie podatkowane trochę bardziej szczegółowo, chociaż tych zasad na razie dużo nie jest, więc chyba dość prosto będzie to na ten moment zrozumieć. Na początku jeszcze przypominam, że już wkrótce prowadzę kolejny webinar z analizą rynku, z tym, co się dzieje na rynku, jak również będziemy tam też sporo mówić o tym, co ostatnio się dzieje w projekcie Experti, no i ogólnie o tym, co tam słychać w różnych ciekawych projektach. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem. Podatek dochodowy od kryptowalut. Jakiś czas temu miałem okazję spotkać wielu z Was na proteście przed Ministerstwem Finansów, gdzie żądaliśmy, może dużo powiedziane, bo to była demonstracja wybitnie pokojowa i bardzo na poziomie, więc oczekiwaliśmy albo sugerowaliśmy, że środowisko kryptowalutowe chce rozliczać się w normalny jakiś sposób. Co już ciekawe, bo przecież polskie urzędy skarbowe zazwyczaj uważają, że ludzie to są z założenia oszuści. A tu nagle 1000 osób zajmujących się kryptowalutami, czyli czymś, co jest w sumie nienamierzalne, przyszło prosić o to, żeby móc płacić podatek. Widzisz, jak to jest w praktyce? Zresztą są przecież różne jakby badania ekonomiczne, które pokazują, że ludzie chcą płacić podatki. To nie jest tak, że ludzie chcą ich unikać. Dopiero jest pewna skala tych podatków, kiedy się włącza człowiekowi kombinatorstwo. I to kombinatorstwo nie jest przyczyną problemów, tylko jest efektem problemów systemowych, czyli tego, że fiskus chciałby za dużo. W związku z czym prosiliśmy i się doprosiliśmy, od roku 2019, od 1 stycznia, mają obowiązywać klarowne przepisy podatkowe. No i teraz trzeba by w związku z tym je przeanalizować i ocenić, co się ma wydarzyć. Najlepiej na tych przepisach wychodzą giełdy. Co jest ciekawe, bo Urzędowi Skarbowemu udało się wygonić z Polski chyba wszystkie giełdy, które teraz działają na Malcie, w Luksemburgu, nie wiadomo gdzie i nie do końca już są polskie. A tu nagle nowe przepisy sugerują, że w zasadzie to polskie giełdy nie będą musiały w ogóle deklarować swoich przychodów. Ja nie wiem, czy to ktoś się pomylił w ogóle w tej ustawie, czy to naprawdę tak jest. Natomiast... zaskakujące, przyznasz, że jak to? Ktoś ma giełdę i nie musi deklarować przychodów, czyli że co, zarabia sobie i już? Mamy tutaj napisane, że do źródła przychodów z obrotu nie będą zaliczane przychody podmiotów świadczących usługi w zakresie wymiany kryptowalut i środków płatniczych. Co to oznacza w praktyce? Podatek nie obejmie na przykład giełd i kantorów cyfrowych walut. To jest dość zaskakujące, chyba że chodzi o to, że masz giełdę i na tą giełdę przychodzą bitcoiny, to ty ich nie podatkujesz jako twoje bitcoiny. To może być tak też zrozumiane, bo to nie są twoje bitcoiny, tylko bitcoiny ludzi, którzy je tobie powierzyli. I wtedy faktycznie jakby byłby absurd, żeby je podatkować, bo rzeczywiście to są cudze bitcoiny i obawiam się, że ta interpretacja będzie jedyną słuszną, bo nie chce mi się wierzyć, że po prostu giełda... swoich przychodów nie musi podatkować. To takie rzeczy raczej są dość abstrakcyjne. To myślę, że z czasem się też bardziej wyklaruje i też pewnie by się bardziej wyklarowało, gdyby przeczytać całą tą ustawę, ale ona ma 150 stron i 200 stron komentarza o podatkach przyszłorocznych. Także chyba poczekamy na wnioski prawnicze, zwłaszcza, że mamy tutaj informację, że to się jeszcze może trochę pozmieniać i zyskać trochę inny ostateczny kształt. Tak czy inaczej, klarowność polega na tym, że od stycznia przychód z bitcoina podatkujemy na skali 19%. Co to oznacza? Że jak ja Ci wyślę jednego bitcoina, to Ty masz z tego jednego bitcoina odprowadzić 19% podatku. Tylko zapytasz jak? No właśnie, i tutaj się zaczynają schody. Bo w każdym momencie, kiedy zamieniamy bitcoina na fiaty, na pieniądze fiducjarne tak zwane, czyli na złotówki choćby, mamy podatkować tego bitcoina i to jest w miarę łatwe do obliczenia.
No bo jak sprzedasz Bitcoina za 10 tysięcy dolarów, no to wiesz, ile to jest 19% z tego. Także wszystko jest proste. Nie będzie podatkowania wymiany jednej krypto na drugą. Czyli jak grasz sobie na BitBayu, powiedzmy, i wymieniasz Bitcoina na Ethereum, a potem to Ethereum na Liska, to oczywiście to nie jest w żaden sposób podatkowane i to jest mądra decyzja. O to walczyliśmy i cieszę się, że no fiskus tutaj jakby nie chciał, no chyba nawet się nie chciał w to bawić, bo to przecież był absurd, żeby ktoś wysyłał do fiskusa wyliczenia, że wymienił Ethereum na Liska po takim i takim kursie o tej i o tej godzinie, a potem tego Liska jeszcze wymienił częściowo w 17 zleceniach na coś innego, więc to by było nawet nie do zrealizowania. Także to jest spoko. Natomiast to, co mnie właśnie zastanawia, czy jeżeli, bo tak jakby z tego wynika, że jeżeli ja tobie przeleję Bitcoina, a ty go nie wymieniasz na fiaty, to póki co w tej formie dla mnie to oznacza, że nie płacisz z tego podatku. Natomiast płacimy podatek w momencie, gdy wymieniamy kryptowaluty na coś fizycznego, czyli kupujemy coś za nie. Znaczy nie musi to być coś fizycznego, ale zakupy robimy. Czyli na przykład, nie wiem czy wiesz, ale na portalu pyszne.pl możesz płacić za dostawę jedzenia z każdej prawie polskiej restauracji Bitcoinem. Bez problemu zapłacisz tam Bitcoinem. No i w tej sytuacji, zgodnie z tą ustawą, powinieneś odprowadzić od tego 19% podatku. Dlaczego? No, jest to w jakimś sensie może nieprzyjazne dla nas, ale jakby pod kątem fiskusa to jest logiczne, bo gdyby był podatek od wymiany Bitcoina na złotówki, a nie byłoby podatku od zakupów Bitcoinem, to by w sumie oznaczało, że wszyscy nagle w którymś momencie zaczną płacić Bitcoinem, nikt nigdy nie odprowadzi podatku. Także jak będziesz kupować jedzenie na pyszne.pl, to powinieneś z tego odprowadzić 19% podatku. Jak i kiedy? Otóż panuje tutaj zasada, czy obowiązuje zasada samoobliczania podatku. Czyli to ty, jak płacisz 100 zł za jedzenie, to musisz sobie zapisać na kartce, że kupiłeś jedzenie, zapłacisz Bitcoinem o wartości 100 zł i 19% z tego, czyli 19 zł, masz na koniec roku zapłacić, ponieważ tu nie ma być zaliczek na podatek, czyli że ktoś co miesiąc przelewa jakąś tam kwotę, tylko masz sobie to notować i na koniec roku samodzielnie w PIT-ie zadeklarować, ile wydałeś bitcoinów albo ile bitcoinów wymieniłeś na złotówki. To jest no ciekawe, to w sensie z jednej strony jest to relatywnie proste, no, proste bardziej przy wymianie bitcoinów na złotówki niż przy zakupach. Tu się już mogą robić kombinacje, zwłaszcza, że wyobrażam sobie takie czasy, kiedy ludzie naprawdę mogą kupić wiele rzeczy za Bitcoina, no to wtedy jakby to mieli obliczać. To jest już trochę trudne, natomiast no przynajmniej wiadomo jaka jest zasada. No to trzeba pochwalić tutaj, że zasada jest znana i nie ma aż tylu zagwozdek w związku z tym. Także natomiast no, pewnie będzie to nieprzyjemne, żeby po prostu sobie te wszystkie notatki robić i na koniec roku deklarować. Zastanawiam się oczywiście, ile procent Polaków zdeklaruje ładnie, grzecznie swoje zakupy. Zwłaszcza tych Polaków, którzy będą wydawać Bitcoina za granicą albo w miejscach stacjonarnych. Bo ja rozumiem, że jak ktoś kupuje na pyszne.pl, no to wiadomo, jest transakcja, która zostawia pewien swój ślad, zwłaszcza, że powiązany z adresem dostawy jedzenia. Natomiast zastanawiam się, czy jak pójdziesz do sklepu i tam kupisz coś za Bitcoina, bo to już w niektórych miejscach jest możliwe, to czy wtedy, ilu na 10 Polaków zapisze sobie wtedy, że tyle wydało? Albo ilu na 10 Polaków w Bitomacie, jak wypłacą Bitcoina, to sobie zapisze, że go wypłacili, wymienili na złotówki? Tego póki co nie wiemy, to pokaże praktyka. Natomiast, tak jak mówię, ja za podatkami nie przepadam nigdy, bo to jest dość abstrakcyjny sposób, moim zdaniem, zarządzania biznesem, jakim jest państwo, w postaci haraczu. Myślę, że powinni się bardziej skupić na trochę innych rzeczach. Na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale w listopadzie miał być gotowy system poboru opłat na drogach, na autostradach państwowych. I on nie będzie gotowy i będziemy jeździć za darmo, co oczywiście jako klienta mnie cieszy, że będzie wiele darmowych dróg, natomiast jako podatnika mnie to nie cieszy. Z czego? Dlaczego? Ponieważ oni tego nie zrobili z dobrej woli, żeby ułatwić Polakom życie, tylko dlatego, że nie zdążyli napisać systemu pod to. Okazuje się, że w listopadzie będą te darmowe drogi, bo system poboru opłat po prostu nie działa.
I wiesz, co to oznacza? Że te opłaty, które oni powinni zarabiać na biznesie, bo ja wolałbym na przykład, nie wiem jak ty, nie trzeba się zgadzać, ale moja filozofia ekonomiczna jest taka, że państwo powinno mieć kasę z biznesu. W sensie, jeżeli mają swoje drogi, to niech już napiszą ten system poboru opłat i niech biorą kasę za tą drogę. Tak jak na prywatnych autostradach płacisz, no to jak na państwowej zapłacisz, to też cię głowa nie rozboli, jeżeli w zamian nie płaciłbyś podatków. No bo jak nie ma podatków i państwo zarabia na usługach, na przykład na autostradzie, to spoko, niech zarabia. Ja chętnie zapłacę za taką bramkę, wiedząc, że nie muszę niczego innego podatkować. Także przy całym moim negatywnym nastawieniu do podatków jako pomysłu ogólnego, no to przynajmniej w miarę łatwa jest ta ustawa i no wynika z tego tak naprawdę, że jak jesteś powiedzmy traderem, wpłacasz 10 tysięcy złotych na BitBeya i sobie tam wymieniasz na Bitcoina, na inne rzeczy, na inne i tak dalej, to do momentu wypłaty na złotówki nie płacisz żadnego podatku, czyli możesz sobie spokojnie grać, spokojnie wymieniać. Jak jesteś hodlerem, no to tak naprawdę dopiero jak przestajesz hodlować, czyli na przykład za rok, dwa, dopiero wtedy podatkujesz to. Także to jest dobra wiadomość, bo to bardzo upraszcza życie i te wszystkie osoby, których i tak uważam, że będzie większość, które chcą się uczciwie tutaj podatkować zgodnie z ustawą, będą teraz wiedziały, jak to robić. Pojawi się oczywiście pewnie jeszcze trochę pytań, choćby związanych z tym, że nie można żadnych kryptowalut wrzucać w koszty ani strat poniesionych. Czyli jeżeli kupisz Bitcoina za 10 tysięcy, a sprzedasz go za 5, bo się okaże, że rynek jest czerwony i sorry batory, to nie ma czegoś takiego, że ty poniosłeś koszty 10 tysięcy w aktualnej formie, tak jak ja tą ustawę rozumiem, więc nie ma czegoś takiego, że poniosłeś koszt 10 tysięcy, więc masz stratę, a przychód masz 5 tysięcy, czyli tak naprawdę jesteś 5 koła w plecy. Nie, strata się nie liczy, a zysk pod tytułem 5 tysięcy się liczy. I to jest akurat niekorzystne dla podatnika, jeżeli oczywiście w tej formie to wejdzie, bo może to się jeszcze zmieni, natomiast no póki co wynika z tej ustawy dla mnie, że wszystkie koszty zakupu kryptowalut nie są żadnymi kosztami, które by można wrzucić. Nawet jeżeli masz firmę zajmującą się tradingiem czy obrotem kryptowalutami, to również w tej firmie nie będziesz mógł w koszty wrzucać zakupu kryptowalut. Jedynie zyski, czyli a w zasadzie nie zyski, tylko przychody tak naprawdę. Bo przychód to nie jest zysk, bo jak kupiłeś Bitcoina za 10 koła, a sprzedajesz za 5, to nie masz zysku żadnego, masz stratę, ale masz przychód 5 tysięcy i z tych 5 tysięcy powinieneś odprowadzić 19% podatków. Z jednej strony oczywiście wiemy, że to jest mega niesprawiedliwe, niefajne i tak nie powinno być w żadnym biznesie, w żadnej formie prowadzenia działalności. Z drugiej strony uważam, że ten problem będzie się rzadko pojawiać. Tak naprawdę najwięcej znowu zapłacą panikarze. Czyli ci, którzy kupili tego, nie wiem, kryptowalut za 10 koła i potem panikują, bo trzymają drugi, trzeci miesiąc, piąty, dalej jest korekta i stwierdzają, a dobra, to sprzedam za 5, bo już trudno, bo coś nie idzie do góry. Ale to jest w sumie prawo rynku, że panikarze zawsze są dawcami kapitału, także tutaj będzie podobnie. Gorzej jest w takiej sytuacji, kiedy komuś się pogorszy sytuacja finansowa, czyli ktoś sobie rzuci 50 tysięcy w kryptowaluty, nagle będzie korekta po 3 miesiącach i jego krypto są warte 20 tysięcy, a on z jakiegoś powodu musi to wypłacić, bo ma problemy finansowe, bo coś się wydarzyło, albo zachorował, potrzebuje na leki, albo coś po prostu się dzieje, albo stracił pracę i wtedy wypłaca te 20 tysięcy i jeszcze z nich musi zapłacić 19%, bo jest to jego przychód. Czyli jeszcze prawie 4 koła dla fiskusa. W takich sytuacjach rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z osobami realnie pokrzywdzonymi. Ale to, że państwo krzywdzi obywateli, to chyba żadna nowość, tak żebym się tutaj jakoś specjalnie nie emocjonował. Tak czy inaczej zobaczymy, bo tak jak mówię i tak jak czytamy w artykule na kryptofakty.pl, jeszcze się coś tutaj może zmienić i zobaczymy. I tak jak tutaj prawnicy podsumowują, że ustawa jest umiarkowana, czyli jest umiarkowanie nawet pozytywna, w sensie, że no, z jednej strony przynajmniej wiemy bardzo klarownie, jak się rozliczać, co można rozliczać i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Nie ma tutaj jakiejś skomplikowanej nauki godzinami, tylko każdy wie, że zawsze jak wymienisz krypto na złotówki, to 19% z tego na koniec roku masz zdeklarować w PIT-ie. Tak samo jak kupisz coś za krypto, to 19% tego masz zadeklarować w PIT-ie. I to są dwie informacje, które tak naprawdę potrzebujesz wiedzieć, żeby się opodatkować.
proste, jasne. No a ta negatywna strona medalu, no to jest ta, że koszty się nie liczą. Czyli że jak poniosłeś straty i wymieniłeś na złotówki po gorszym kursie później, to nieważne, i tak masz przychód i już. Także to jest niefajne, no ale chyba nie spodziewaliśmy się ustawy podatkowej, o której byśmy nie mogli powiedzieć, że coś w niej jest niefajne. No, przecież każda ustawa podatkowa ma haczyki, to jest standard. To jest standard, także tutaj przynajmniej o tyle dobrze, żeby nie było negatywnie, no to że te haczyki są znane, klarowne, wiemy co i jak. Także no cóż, prosiliśmy w tym roku o klarowne zasady podatkowe. Przede wszystkim, żeby wiedzieć, jak podatkować wymianę bitcoina na złotówki, a po drugie prosiliśmy, żeby nie było pod żadnym pozorem podatku z wymiany jednej krypto na drugą krypto. No i wychodzi chyba, wypada teraz chyba podziękować, bo mamy te klarowne zasady. One nie są doskonałe i na pewno byśmy je widzieli trochę lepiej. Niemniej jednak przy różnych podatkach, jakie wchodzą w 2019 roku, to myślę sobie, że ten przynajmniej jest klarowny, jest jasny. Nie powiem, że jest dobry albo korzystny, bo nie ma czegoś takiego jak korzystny podatek, ale przynajmniej jest jasny. Także ci, którzy chcieli korzystnych rozwiązań, no to niestety, ale oni się w prawie polskim ani żadnym tak naprawdę tego nie doczekają, bo to nie jest zadanie naszego fiskusa. Natomiast no, pocieszające w tym wszystkim jest to, że kto szukał klarowności, no to ją ma. Także tyle. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tych podatkach, czy zamierzacie je uczciwie deklarować, czy wam się podoba to rozwiązanie, czy widzielibyście je lepiej. Oczywiście wiadomo, że każdy to najlepiej by widział brak podatków, no ale to jest rozwiązanie utopijne. Także czy przy tym wszystkim, przy tej konieczności płacenia podatków, czy taka ustawa jest dla was okej, czy też uważacie ją za bzdurę i należałoby ją zmienić. Czekam na wasze komentarze, na fajną dyskusję, może jakieś ciekawe pomysły. Tak czy inaczej życzę wam wszystkim miłego dnia i przynajmniej wiemy, na czym stoimy od początku przyszłego roku. Aha, jeszcze w sumie pytanie, na czym w takim razie staliśmy do tej pory, skoro dopiero jest ustawa? Bo to też jest ciekawe pytanie, no przecież nie jesteśmy w krypto od przyszłego roku, tylko już jesteśmy. Uważam, choć to musi się pojawić w ustawie, jako litera ustawy, natomiast ja od początku powtarzałem, że uważam, że mimo braku ustaw, a może właśnie przez brak ustaw, jestem przekonany, że nikt nie będzie ścigany za to, co było wcześniej. Czyli jeżeli dziś ktoś wymieni sobie bitcoina na 10 tysięcy złotych, to uważam, tylko tak jak mówię, no nie jestem pracownikiem skarbówki, więc se mówię, co se myślę, nie? Ale uważam, że tej osoby nikt nie będzie ścigać, bo chyba skarbówka zdaje sobie sprawę, że nie ma na to ustaw póki co i dopiero ta ustawa wchodzi w przyszłym roku i wtedy będą jakby wymagać jej przestrzegania. Takiego jestem zdania. Zobaczymy, jak to w praktyce będzie. Tak czy inaczej, ja osobiście nie mam jakichś specjalnych obaw z tym, co było do tej pory, z tym brakiem klarowności w przepisach i tutaj raczej jednak byłbym spokojny. Czekam na wasze komentarze, a pod linkiem, pod tym nagraniem masz linka do najbliższego webinaru z analizą sytuacji rynkowej. Myślę, że dużo się w najbliższym tygodniu będzie działo, także chętnie podzielę się z wami moimi wnioskami na ten temat. Możesz się teraz zapisać. Bardzo miłego dnia ci życzę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć!